Witam Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Ewa Stasiak-Kubacka z Komitetu Społecznego Stop Spalarni. Witam Panią serdecznie. Witam mieszkańców. W poniedziałek w Retuszu odbyła się debata społeczna w związku z wyłożeniem do wglądu publicznego projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Nowego Sącza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Ma oczywiście wpływ z planowaną budową w Nowym Sączu spalarni odpadów. Państwo jako komitet także uczestniczyliście w tym spotkaniu. Tak, braliśmy udział w spotkaniu, które było w Ratuszu w poniedziałek o godzinie 15, jak również brała w nim udział bardzo duża grupa mieszkańców miasta, która pokazała swoje niezadowolenie z tej inwestycji, która tam miała miejsce. Tak odnosząc się do tego spotkania, dla mnie skandalem było to, że osoba, czyli pan Stanisław Gastoł, który do tej pory występował w roli osoby lobbującej na rzecz prywatnego inwestora firmy Newag, wypowiadał się na wszystkich spotkaniach jako przedstawiciel firmy Newag w sprawie budowy tej spalarni i tak dalej. Pojawia się nagle za stołem prezydialnym jako przedstawiony jako teoretycznie niezależny ekspert do spraw ochrony środowiska. Zadając mu pytanie, czy jest on tutaj akurat w Ratuszu ze strony miasta czy z Newagu, cały czas twierdził, że on jest ekspertem do spraw ochrony środowiska i nie chciał udzielić po prostu jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast pan architekt, który również był na spotkaniu, powiedział, że on pana Gastoła zaprosił. Co dla mnie jest dziwne, ponieważ to Urząd Miasta zlecił panu architektowi opracowanie zmiany studium i zmiany planu i pan architekt nagle zaprasza pana Gastoła, czyli głównego przedstawiciela firmy Newag dotyczącego właśnie budowy tej spalarni. No, kuriozalna sytuacja. Ale z tego co wiem, Państwo jakby przedstawiciel, czy to miasta, czy to inwestora, nie wiem, mówimy o panu Gastole, nie zabierał głosu, tak? Nie wypowiadał się. Niestety nie wypowiadał się. No, dla mnie w ogóle skandalem było, że on siedział za tym stołem prezydialnym. W końcu odszedł od tego stołu prezydialnego i zasiadł z tyłu na widowni. No, pan, który jest architektem był, no, mówi, że on niestety, ale to on pana Gastoła miał tutaj właśnie do odpowiedzi w sprawie środowiska. No, dla mnie, ja mówię, osoba, która jest, ja mówię typowo już lobbystą, bo odpowiada nie tylko za budowę spalarni w Krakowie, ale również w Poznaniu brała udział czy w Gorlicach, bo to można wszystko sprawdzić, nagle ze strony miasta się pojawia jako, po stronie miasta jako ekspert. Ja jeszcze rozumiem, że gdyby to miasto budowało tą spalarnię i byłaby to miejska inwestycja, to jeszcze mogłabym to zrozumieć, ale najpierw pan Gastoł jest po stronie prywatnego inwestora, bo to jest inwestycja prywatna, to warto podkreślić, że to nie to jest inwestycja, która jest inwestycją firmy Newag, to nie oczywiście, jest miejska spalarnia odpadów. Oczywiście, ona jest nastawiona na zysk, a nie na działalność charytatywną. A proszę powiedzieć, czego państwo jako mieszkańcy w ogóle spodziewaliście się po tym spotkaniu? Tego, że może uda się zmienić zdanie, bo państwo jednoznacznie protestujecie może nie przeciwko budowie spalarni, tylko przeciwko lokalizacji spalarni w tym miejscu, ponieważ ta spalarnia będzie w samym środku osiedla, miejsca, gdzie mieszkacie. Spalarnia nie tyle w centrum osiedla, ile dokładnie w środku miasta Nowego Sącza. Tego typu inwestycje, co niejednokrotnie podkreślaliśmy, nie powinny być absolutnie lokalizowane w pobliżu skupisk ludzkich. Świadczą o tym opinie, które były przedstawiane do urzędu, a obecnie świadczą o tym również negatywne opinie wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej z Krakowa, jak również powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Sączu, które to obie instytucje zaopiniowały zmianę studium negatywnie pod względem właśnie lokalizacji spalarni śmieci w Nowym Sączu przy ulicy 29 listopada, uwaga, 30 metrów od zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zwracają one tutaj szczególną uwagę na to, że jest to inwestycja, która może zawsze, a nie potencjalnie oddziaływać na środowisko, ale również podkreśla, że w tym obszarze panują niekorzystne warunki wentylacyjne, niska przewietrzalność terenu sprzyja koncentracji zanieczyszczeń, a planowana termiczna przeróbka odpadów jest procesem zawsze generującym zanieczyszczenia do powietrza,
to jest z wojewódzkiej stacji, opinia wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podpisana zresztą przez z upoważnienia lekarz medycyny pan Maciej Klima. Czyli... Proszę powiedzieć, no właśnie, jak to jest? Dlatego pani mówi o tych trzech dokumentach, które gdzieś tam krążą w opinii publicznej i wiemy o tym, wiemy, że ta opinia jest negatywna, ponieważ Nowy Sącz jest tutaj wymieniany jako miasto, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ostatnich danych jesteśmy w Europie na drugim miejscu. Tymczasem w prognozie oddziaływania na środowisko, która została dołączona do projektu miejscowego planu zagospodarowania, no nie ma w ogóle mowy o czymś takim. Wpisano, że instalacja wpisze się korzystnie nie tylko w politykę składowania odpadów, ale także w politykę ograniczenia emisji zanieczyszczeń. No jest skąd to, takie dwie przeciwstawne opinie? Jest to kompletnie sprzeczne, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że prognoza oddziaływania, która została załączona do zmiany studium, warto podkreślić, że ona została tak jakby napisana, co jest dla mnie szokiem, na podstawie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie budowy spalarni firmy Newag. Jestem zszokowana tym, ponieważ po pierwsze, to jest dokument, który jest składany razem z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Wniosek ten jest składany dopiero w momencie, kiedy będzie uchwalona zmiana studium i uchwalona zmiana planu. I te dwa dokumenty muszą być prawomocne. Więc zastanawiające jest, jakim cudem pan, który wykonywał koncepcję, wykonywał zmianę studium i zmianę planu, jak również Urząd Miasta, który ją jemu zlecał, są już w posiadaniu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. I jak czytając, przeglądając ten dokument, można bardzo prosto stwierdzić z tekstu, z przeprowadzonej w raporcie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, analizy wynika. Jest to przepisane wprost z tego raportu. Jest to skandal, ponieważ nikt nie odniósł się tak naprawdę do warunków klimatycznych oraz do opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, o którą również pan Hojnor podczas sesji, pan radny prosił, żeby to przekazano, jak również do opinii wojewódzkiej stacji i powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. A pytaliście się państwo właśnie o to na miejscu, dlaczego tych wszystkich trzech opinii, o których mówimy, nie ma właśnie, nie zostały dołączone, nie wzięte pod uwagę? Nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, zresztą jak wiem, na wszystkie pytania nie było jednoznacznej odpowiedzi, ani w ogóle na niektóre, to już w ogóle nie było odpowiedzi. No ale odpowiedź na zasadzie, że w sumie to nie musimy, to nie ma, to dla mnie jest, ja mówię, skandal, bo jeżeli ktoś jest architektem, urbanistą i robi tak samo jak Urząd Miasta, który powinien działać na rzecz mieszkańców i dbać o ich zdrowie i życie, tak samo jak prezydent miasta, no niestety tutaj widzimy, że trochę to idzie w złym kierunku. A nie dotrafiają do państwa jako mieszkańców właśnie argumenty inwestora, że tak naprawdę to jest instalacja, która zostanie wyposażona w systemy, które chronią środowisko, że praktycznie nie będzie żadnej emisji do środowiska, że dodatkową wartością będzie to ciepło, które będzie płynęło do domu w Nowym Sączu, a tym samym zostaną zlikwidowane te paleniska. Tylko że paleniska nie zostaną zlikwidowane, bo nikt nie jest w stanie podpiąć wszystkich mieszkańców miasta i domków jednorodzinnych. Kopciuchy będą, bo tak się na nie w cudzysłowie mówi, i one dalej będą funkcjonować. A jeżeli chodzi o tak jakby argumenty, to dla mnie argumentem i zapraszanie profesorów czy doktorów, którzy na tak zwanych objazdówkach, można ich zobaczyć od północy po południe Polski, od wschodu do zachodu i wszędzie wypowiadają się, że to są spalarnie, które są fantastyczne i one działają cudownie, tylko że dlaczego w takim razie niezależne instytucje, czyli Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która właśnie działa na rzecz życia i zdrowia ludzi, wydaje opinię negatywną? Proszę powiedzieć, państwo jako komitet społeczny skupiacie ze sobą w swoim gronie tylko mieszkańców osiedla Nawojowskie? Czy to jest tak, że... Nie, mamy również w zapleczu osoby z innych osiedli. Bo ja rozumiem, że to jest tak, że faktycznie mieszkańcy osiedla, na którym zostanie zlokalizowana instalacja, no, boją się tej lokalizacji. Natomiast no jakby taki słaby jest troszkę odbiór mieszkańców Nowego Sącza, bo referendum, które było, w którym mogli się mieszkańcy wypowiedzieć, było nieważne, ponieważ zbyt mało osób w tym uczestniczyło. Stąd moje pytanie, czy to tak naprawdę jest problem, czy to mieszkańcy ogólnie Nowego Sącza się sprzeciwiał, czy tylko mieszkańcy właśnie w waszej dzielnicy? Problem dotyczy nie tylko mieszkańców osiedla Nawojowska, gdzie ta instalacja jest zlokalizowana.
Zgodnie z badaniami, które są ogólnodostępne, jak również z badaniami w portalu medycznym PubMed, czyli to są badania, które są potwierdzone medycznie, oddziaływanie spalarni jest 10 km od komina, czyli jak mamy komin, to dokładnie sobie możemy za okrąg sobie zrobić, to jest dokładnie 10 km oddziaływania. To nie jest tylko osiedle Nawojowska, to jest cała Kotlina Sądecka. Jakby tak popatrzeć na mapę i obrysować sobie ten okrąg, to są również mieszkańcy Zabełcza. A jak wiemy, na Zabełczu jest już problem z składowiskiem odpadów, które, jak się okazuje, Urząd Miasta na samym początku tej inwestycji mówił, że dąży do zamknięcia tego składowiska. Okazuje się, że składa, tak jak już było tutaj mówione, do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami rozbudowę. No to jest naturalne, bo nie wszystkie śmieci nadają się do spalenia, więc pozostałe śmieci gdzieś muszą... Tak, tylko że nie wprowadzajmy mieszkańców w błąd, mówiąc, że w momencie budowy spalarni składowisko zostanie zamknięte. No właśnie, podczas spotkania nie był obecny pan prezydent. Wiem, że mieszkańcy domagali się tego, aby wyszedł do nich, aby z nimi porozmawiał. To spotkanie także zakończyło się... No nie doszliście państwo do jakiegoś porozumienia, nie doszliście, nie zostało wiele kwestii wyjaśnionych i wiemy, że... Nie, dlatego, że panowie już powiedzieli tam, pan architekt, że oni to w sumie to proszę sobie złożyć uwagi na piśmie do 2 czerwca, to oni wtedy się do tego stosunkują, więc ja nie wiem, czy Urząd Miasta sam miał ochotę wysłuchać naszych argumentów, bo skoro powiedziano, że proszę sobie złożyć uwagi na piśmie do 2 czerwca, bo oni dopiero na tej podstawie będą odpowiadać, to ja sobie zdaję sprawę, że dyskusja publiczna zgodnie z ustawą musi zostać przeprowadzona. Uwagi są do 2 czerwca do złożenia, do czego zachęcamy mieszkańców miasta Nowego Sącza. Natomiast odpowiedzi na jakieś tam konkretnych pytania to nie były, bo nawet zadając konkretne pytania, to na nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Będzie druga część spotkania, bo wiem, że padła taka obietnica, że takie spotkanie z mieszkańcami jeszcze zostanie zorganizowane. Mam nadzieję, że po zgłoszeniu uwag takie spotkanie będzie. Urząd ma do tego prawo, ale jak wiemy zgodnie z ustawą nie musi takiego spotkania organizować. Czyli uwagi, ewentualne spotkanie dopiero po 2 czerwca, tak? To jest kwestia po prostu ustawy, która nakazuje lub nie nakazuje zwołanie po prostu takich dyskusji publicznych. Państwo będzie oczywiście uwagi wnosić do... Ależ oczywiście. Na pewno będziemy wnosić uwagi, już lista jest. Jakieś jeszcze działanie właśnie w związku z Państwa protestami, z Państwa obawami właśnie przed budową tej instalacji? Pewne rzeczy już się zaczynają rodzić powoli, także mamy nowe pomysły na to, co się będzie działo. I na pewno będziemy działać, na pewno będziemy starali się dotrzeć do szerszej grupy mieszkańców, bo jak wiemy, no, tak jak mówimy, no, próbowano zrobić konflikt między nami a mieszkańcami Zabełcza i tak dalej, dlatego chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i naprawdę tak na spokojnie wytłumaczyć, że problem nie dotyczy tylko osiedla Nawojowska, ale dotyczy całego miasta i wszystkich mieszkańców w mieście. W skrócie jeszcze tak na zakończenie, mówiliśmy o tym wiele razy, ale czego Państwo jako mieszkańcy się obawiają, bo to są bardzo ważne argumenty, które także w tym dyskursie społecznym powinny być brane pod uwagę, bo przecież no, Państwo mówią o mieszkańcach osiedla, będziecie jakby najbardziej z tego tytułu, że ta lokalizacja jest właśnie w tym miejscu, no cierpieć, ponosić konsekwencje. Nie tylko my. Cały czas podkreślam, że nie tylko my jako mieszkańcy. Wystarczy posłuchać osób, które pracują w szpitalu, które również były na tym spotkaniu i powiedziały wprost, jaki my na dzień dzisiejszy mamy problem w mieście z chorobami płuc, alergiami i tak dalej, jak to wygląda. Warto naprawdę się zwrócić do ludzi, którzy pracują na przykład na oddziale pulmonologii i zapytać się, jak to jest, że mamy wśród dzieci coraz więcej przypadków astmy, jak również wśród osób dorosłych chorób. Ja nie jestem lekarzem, dlatego warto zapytać może ludzi z naszego oddziału chorób pulmonologicznych, jak to wygląda w tym momencie w mieście, kiedy miasto już jest na 2. miejscu w Europie jako miasto, które jest najbardziej zanieczyszczone. Jesteście Państwo w stanie porozumieć się z inwestorem na tyle, żeby ta lokalizacja została może na korzyść jakichś innych działań, które właśnie w jakiś sposób no, ograniczą tę uciążliwość dla Państwa? Czy to jest kategoryczne nie dla spalarni odpadów w tym miejscu? To jest kategoryczne nie dla spalarni odpadów w tym miejscu. Ta spalarnia nie może powstać. To nie może być tak, że ktoś będzie handlował zdrowiem mieszkańców za coś innego. Dla nas i dla mnie najważniejsze jest zdrowie mieszkańców miasta, a nie na zasadzie takiej, żeby kosztem przyszłego życia mieszkańców czy przyszłych pokoleń pozwolić na to, żeby stanął w środku miasta komin i dowożenia ogromnych ilości śmieci do miasta.
Bo my w Nowym Sączu nie jesteśmy śmietniskiem Europy i na pewno nie pozwolimy na to, żeby śmieci dojeżdżały nie wiadomo kąd, bo tak naprawdę kolokwialnie mówiąc, ja już to tłumaczyłam parę razy, wziąć ogół śmieci, który produkują mieszkańcy miasta Nowego Sącza i podzielić go na miesiące, kiedy skumulowane, kiedy my jako mieszkańcy będziemy spalać tak jakby te swoje śmieci, to przy założeniu, że ta spalarnia będzie miała 45 tysięcy ton, to mieszkańcy miasta tak jakby będą palić w tej spalarni ciągle tylko przez 2 miesiące. Przez 10 miesięcy śmieci będą dojeżdżać. Pytanie, czy chcemy, żeby do miasta zjeżdżały śmieci z województwa albo z zagranicy, ale na przykład z Niemiec, bo tego nie wiemy i na to odpowiedzi nie uzyskamy. Ale przy 90 tysiącach ton to my już nie będziemy palić tych naszych śmieci w ciągu 2 miesięcy, ale tylko w ciągu 1 miesiąca. A przez 11 miesięcy te śmieci Newag nam tu będzie zwoził. Więc pytanie, czy my chcemy być naprawdę śmietniskiem i spalarnią. Mowa jest o 45 tysiącach, natomiast z możliwością rozbudowy. Oczywiście, bo to inwestor zszedł, bo początkowo była mowa właśnie o większej instalacji, tak? O możliwości tak. większego spalania Ale śmieci. Powiedziane było, jest to instalacja modułowa. Czyli w każdej... Z możliwością rozbudowy. Oczywiście z możliwością rozbudowy. I czy to będzie 90 tysięcy ton, czy 180 tysięcy ton, to my już na to wpływu nie będziemy mieli. Tak samo jak nie będziemy mieli wpływu my jako mieszkańcy, ani Urząd Miasta tym bardziej, ale my jako mieszkańcy na to, co tu będzie zwożone. Tak samo jak mówi się cały czas o, podkreślają, że ilość dioksyn jest, pokazują na tej tablicy, że jest tyle i tyle, że jest minimalna, że jesteśmy poniżej zakresu. Tylko zapominają powiedzieć o jednej dość istotnej rzeczy, że tego pomiaru, akurat tych dioksyn i furanów, nie robi się online. On nie jest ciągły. Jego się robi raz, może 2 razy do roku, zgodnie z decyzją zintegrowaną, ale to nie jest pomiar ciągły. Więc tak naprawdę oni nie będą w stanie stwierdzić, ile tych dioksyn do powietrza trafia. I tutaj możemy postawić kropkę. My oczywiście do tego problemu będziemy jeszcze wracać, bo to jest problem, do którym żyje miasto i bardzo ważny, jeżeli mówimy w ogóle o przyszłości miasta, przyszłości Nowego Sącza. Ja dziękuję Pani bardzo za uwagę, a moim Państwa gościem była dzisiaj Ewa Stasiak-Kubacka z Komitetu Społecznego Stop Spalarni. Dziękuję bardzo, dziękuję.